proszę na początku naszej rozmowy się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Ito, mam 19 lat, pochodzę z Kamienia Pomorskiego, od 3 lat uczę się w 4 liceum ogólnokształcącym w Szczecinie. Na profilu matematyczno-informatycznym z zaszerzoną fizyką jestem aktualnym maturzystą. Dobrze. Wcześniej wykonywał Pan jakieś prace? Byłem ochroniarzem firmy ochroniarskiej w te wakacje. Również byłem sprzedawcą pieczywa w sklepie. Również wykonywałem różne oferty na zlecenie, typu promocja towaru w różnych supermarketach, roznoszenie ulotek. Ostatnio robiłem inwentaryzację w sklepach komfortów na terenie Gorzowa, Bydgoszczy. Oraz jeszcze praca, którą ostatnio wykonywałem, to był pomiar ruchu drogowego na terenie Mierzynu. Dobrze. Z tych prac, które Pan wykonywał, na pewno Pan miał wielu szefów, którzy nadzorowali Pana pracę. Proszę mi powiedzieć, jakimi cechami według Pana powinien się charakteryzować idealny szef? Przede wszystkim kreatywnością, bo różne sytuacje wymagają różnych zachowań oraz dużo jest nieprzewidywalnych sytuacji, które musimy sobie radzić, ale również komunikacja, bo szef ma bardzo dużo podopiecznych i z każdym z nich musi się dogadać, żeby praca wyglądała bardzo dobrze. No i oczywiście jeszcze jakaś wyrozumiałość, punktualność, bo to się ceni u każdego człowieka, nie tylko u szefa, ale u każdej osoby. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o Pana mocne strony charakteru, to jakie by Pan wymienił? Przede wszystkim moją mocną stroną, którą od wielu lat mam, to jest ambicja, która naprawdę cechuje się tym. Bardzo mi to dużo pomaga w życiu, ponieważ uprawiałem wiele lat sport i w szkole, i w takich sytuacjach trzeba sobie... Jakiego rodzaju to był sport? Sport uprawiałem tak naprawdę wszystko, ponieważ teraz 10 lat, zostałem tylko teraz piłka nożna, 10 lat, około 10 lat gram w piłkę, 8 lat tańczyłem towarzysko, 3 lata karate, 3 lata basen, pływałem, koszykówka, siatkówka, różne gry zespołowe, bo ponieważ uwielbiam gry zespołowe i to też mnie nauczyło odpowiedzialności, bo jeśli trzeba było się wstawić, to trzeba było być punktualnym, odpowiedzialnym, jakiejś systematyczności oczywiście. Oraz sport uczy nas też determinacji dążenia do celu, właśnie jak to mówiłem, ta ambicja przede wszystkim. No oczywiście sporty drużynowe, bo uprawiałem przede wszystkim sporty drużynowe, też uczyły mnie dużej właśnie przebywania w środowisku z innymi ludźmi i po prostu obcowanie z innymi ludźmi, być po prostu, teraz zabrakło mi słowa, bycie po prostu... No dogadywać się, tak. Trzeba się dogadywać z wszystkimi i trzeba wiedzieć, że jesteś członkiem zespołu, a swoje dobro zostawić na drugim planie, tylko przede wszystkim jest zespół. Jasne. A z tych wielu dyscyplin, które Pan uprawiał, jakieś największe sukcesy, jakie Pan uprawiał? Największe sukcesy? Przede wszystkim w piłce nożnej. Byłem zaproszony na testy piłkarskie do takich zespołów jak Pogoń Szczecin, jak Flota Świnoujście, Chemik Police i tak dalej. Również byłem na mini mistrzostwach świata w Lunen pod Dortmundem podczas mistrzostw świata w 2006 roku w Niemczech. Również brałem udział w różnych turniejach w tamtym tygodniu w mistrzostwach Polski halowych szkół mienia właśnie Bolesława Prusa. Brałem również udział w szkole gimnazjum w turnieju Coca-Cola. Dostaliśmy się do finału wojewódzkiego. W szkole podstawowej byłem też w trzecim, byliśmy trzecim zespołem w naszym województwie. Grałem również w kadrze województwa zachodniopomorskiego jako zawodnik. No właśnie, na jakiej pozycji? Jestem bramkarzem. Okej. Proszę mi powiedzieć, czy zdarzyła się Panu w tych pracach, które Pan wykonywał, sytuacja, kiedy ktoś z Pana kolegów, koleżanek nie przykładał się do pracy, albo mówiąc krótko, obijał się? To znaczy, wiadomo, w niektórych sytuacjach jest różnie, ale to moim zdaniem powinniśmy załatwiać między sobą. To powinno się po prostu szybko, krótką, męską w zasadzie rozmowę powiedzieć: słuchaj, nie pasuje mi to, nie pasuje mi to, powinniśmy się wspierać i tak dalej. Oczywiście było różnie parę sytuacji, przede wszystkim w ochronie, kiedy trzeba było załatwiać wszystko za wszystkich i w różnych sytuacjach. No ale jesteśmy od tego, żeby się wspierać tam i jesteśmy po to, żeby też być w rozmowie dla siebie.
A z punktu widzenia pracodawcy, proszę mi powiedzieć, jakiego rodzaju umiejętności pan na chwilę obecną nabył? O umiejętnościach tu mówię, wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia, kwalifikacje, które pan zdobył. To znaczy, jeśli pracowałem jako ochroniarz, to miałem kurs wprowadzający do ochrony. Miałem oczywiście kurs obsługi różnych urządzeń typu kasa fiskalna i tak dalej podczas sprzedaży. No jako z tego, że jestem w klasie informatycznej, oczywiście cała obsługa Office'a, tutaj było różnych programów komputerowych i tak dalej. Jeszcze podczas szkolenia jakieś. Prawo jazdy, prawo jazdy tak, kategorii B mam. Prawo jazdy kategorii B od ponad, prawie roku teraz będzie już. Posiadam pan. Tak, posiadam. Dobrze. A z tych zainteresowań, poza zainteresowaniami sportowymi pan jakieś posiada? Oczywiście motoryzacyjne, jak każdy chłopak i po prostu uwielbiam samochody. Z tatą bardzo dużo na ten temat czytamy. Osobiście jestem fanem na przykład gazety Top Gear, którą bardzo lubię czytać. No Motoświaty i takie dalej, gazety też są również, ale przede wszystkim Top Gear właśnie lubię. Mhm. Wiadomo, ładne, piękne limuzyny i też auto o odcięciu sportowym, także to. No i oczywiście informatyka z tego względu, że jestem w tej klasie, także to jakbym nawet nie chciał, to jest moje hobby, muszę się z tym. Oczywiście jeszcze lubię coś w stylu ekonomii, bo w przyszłości chciałbym związać swoją przyszłość z ekonomią. Chciałbym iść właśnie na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, na studia, na ekonomię, gospodarkę nieruchomościami. No i właśnie z tatą trochę próbowaliśmy bawić się, inwestować w ziemię, na giełdzie i tak dalej, więc także jeszcze to jest takie moje, taka może jeszcze nie hobby, bo za mało się z tym obyłem, ale już pomału lubię wprowadzać się w to. Zainteresowany. Dokładnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.